wszyscy mówią, że nowy budżet Unii Europejskiej ma przenieść ciężar na wydatki inwestycyjne, z wydatków inwestycyjnych na wydatki skierowane na człowieka, więc to jest jakby idealna kontynuacja państwa, panów strategii dotyczącej miasta, tak? Czyli tutaj nawet Unia Europejska widzi, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. Nareszcie. Zdecydowanie, zdecydowanie tak, bo wydaje się, że tutaj jest no coś, co przekłada, czyli nie ma takich badań, które powiedziały dobrze zainwestowana w człowieka złotówka, ile daje złoty na końcu, ale jestem przekonany, że to jest wielokrotnie powielana wartość i to otwiera taką interesującą perspektywę. I im bardziej będziemy w stanie otwierać tą przestrzeń dla wszystkich, i dla młodych, i dla tych, którzy już są na emeryturze, żeby czuli, że mają coś fajnego jeszcze w społeczeństwie do zrobienia i potrafili łączyć to, co odpowiada im osobiście, z tym, co służy dobru wspólnemu, no to jest świetna perspektywa, ale nie jest to łatwe. Nawet widzimy po samym urzędzie, że jak są projekty, gdzie kilka departamentów musi współpracować, to już trzeba wypracowywać metody. To nie jest rzecz taka, która się z dnia na dzień sama rodzi. To trzeba rozmawiać, trzeba szukać, poprawiać, wyznaczać jakieś konkretne zadania i ludzie muszą się uczyć tej dobrej współpracy. Ta praca zespołowa jest trudna. Jak dodamy pracę między bardzo różnorodnymi czasami instytucjami, no to jest wyzwanie, ale my próbujemy to robić. Na przykład taki projekt też unijny SESPIT, gdzie kilka instytucji współpracuje, żeby w tym wymiarze pomagania innym ludziom, choćby przepływ informacji był dobry, precyzyjny, żeby postrzegać wspólnie i starać się wspólnie rozwiązywać pewne problemy. Nie? Czyli pieniądze unijne, jakby z tej starej edycji, wspólny projekt do podjęcia, ale rezultaty takie, że nie tylko jest lepszy efekt, ale też uczymy się właśnie tej trudnej sztuki dobrej współpracy. Mamy początek września, a więc pytanie o to, jak minęły panom wakacje? Jak spędzają wakacje prezydenci miasta? Mam nadzieję, że tak samo jak większość mieszkańców, czyli odpoczywają przynajmniej przez chwilę. Ja część swojego urlopu spędziłem w pracy. Ale tego nie mogę publicznie powiedzieć. Czy tak przychodziłem sobie pograć w Quake'a, tak? Zobaczyć, czy jeszcze stoi budynek. Tak. Tydzień udało nam się być na Mazurach na żaglach, jak to z reguły staramy się robić co roku. Co prawda nasi przyjaciele zaczynają już raczej preferować Chorwację, bo szybciej, taniej i lepiej się tam to wszystko dzieje niż tutaj, no ale jakoś tak jeszcze cały czas ten patriotyzm również w żeglarstwie owocuje naszymi wyjazdami na Mazury. A już potem w pracy tylko moje dziewczyny korzystały z uroków Świdnicy, czyli basenu otwartego, parków i przede wszystkim placu zabaw na placu Świętej Małgorzaty, który też jest teraz... Też do sądy, tak? Maja zaczęła chodzić na ten plac zabaw, zanim sądy obejrzałem jeszcze. Rzeczywiście fantastyczne miejsce, gdzie można dziecko zostawić i udać się obok na kawkę na przykład. Rzeczywiście bardzo duża ilość Świdniczan wybiera Chorwację, a więc może warto pomyśleć, żeby w tym pięknym kraju, który wstępuje do Unii Europejskiej, poszukać jakiegoś miasta partnerskiego, do którego moglibyśmy nie tylko jeździć na wakacje, ale także wymieniać się kulturalnie, kulturowo i tak dalej, i tak dalej. Może. Ja w tym roku między innymi... Ja nawet mam pewien pomysł, ale tak, nie prezydencie. Tak. Znaczy miałem w ogóle komfortową sytuację, Split. Ponieważ w jednym kawałku całe dwa tygodnie to jest luksus i praktycznie cały czas z rodziną to jest bardzo, bardzo fajne. Dwa takie etapy były. Jeden to tradycyjnie, tak jak co roku, uczestniczymy w takich ogólnopolskich wakacjach o ruchu Komunia i Wyzwolenie. I drugi punkt to taki właśnie zagraniczny,
z pobytem w takim mieście bardzo pięknym, z którym przed laty próbowaliśmy właśnie nawiązać kontakty partnerskie, ale się nie udało. Może jeszcze raz podejmiemy tą próbę, ale uczestniczyłem w takim wielkim wydarzeniu, chyba największym kulturalnym wydarzeniu Europy, gdzie w ciągu kilku dni przewija się ponad milion uczestników. Oczywiście też się zdarzyło pojeździć rowerkiem, zobaczyć, jak tam naszą Śląską robią, jak tam te nasze parki i przyjemne wyglądają, także lokalnie też nie abstrahując od tego, co jest na miejscu. Czyli wakacje bardzo aktywne. Wiemy już, że nasi prezydenci nie są typami plażowiczów, a więc mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek zobaczylibyśmy panów zdjęcia wylegujących się wokół basenu albo na plaży, tak jak często oglądamy w Fakcie lub w Super Ekspresie celebrytów, którzy spędzają w ten sposób wakacje. Plaży nad Bystrzycą. Ale są takie pomysły. Ale są. Ponieważ moja część dzieci i żona to lubią, to mnie czasami też zaciągną na plażę, także nie abstrahowałbym. Wracając do Sądy, gościmy dzisiaj w restauracji z prawdziwego zdarzenia. A jeżeli restauracja to kulinaria, to jedzenie. Chciałem zapytać, jakie są panów ulubione potrawy i czy lubicie gotować? Bo prawdziwi mężczyźni to kucharze, a prawdziwi kucharze to mężczyźni, a więc czy gotujecie? No to... A jeżeli tak, to co? Znaczy tak, jasne jest, że w sposób naturalny wiele osób przypisuje prezydentowi brak czasu i jest to prawda. W związku z tym ja z sentymentem wspominam czasy, kiedy może nie kucharzenie, ale takie różne zaangażowania cukiernicze, tylko to wymaga czasu, nie? Czyli jakby tutaj jestem w stanie upiec sernik, jabłecznik, makowiec i tak dalej, ale czasu brakuje. W związku z tym teraz przeszedłem na krótsze formy. W tym sernik na zimno. I choćby wczoraj żeśmy z żoną wspólnie robili lody domowe, no i dzisiaj pierwsze co to Wiktor, mój syn, się obudził i mówi, kiedy robimy następny, nie? No to była ocena, dobra. Pan prezydent Murdzyk idzie w desery, że tak można powiedzieć, a pan? A ja w jajecznicę. Czyli w śniadania. Z szynką? Różnie, z szynką, z wszelkimi odmianami warzyw, jakichś tam pieczarek, różnych innych rzeczy. Niemniej jednak albo nie jestem prawdziwym mężczyzną, albo jeszcze nie odkryłem w sobie talentu kulinarnego, ale pomiędzy jajecznicą a serkiem białym na niedzielne śniadanie to niewiele mi się udaje samemu zrobić. No, głównie z takich przyczyn, że jak się wraca po 18 czy po 19, to już nawet do kuchni się nie chce zaglądać. Nawet już się nie chce zrobić nawet jajecznicy. Nawet jajecznicy, tak. To teraz pytanie. Ale nie przypalam wody na herbatę, także no, przynajmniej pod tym względem nie ma problemu. Pytanie jeszcze jedno. Jakim szefem jest prezydent Murdzyk? No to ja mam nie. Ja znam walkę zawsze mówię otwarcie i bardzo asertywnie. Że ktoś ci się włamuje do samochodu. Okej. Z całą pokorą przyjmę to, co usłyszymy. No, to nic nowego pewnie, nie? Również dlatego, że współpracujemy z Wojciechem tyle lat, to też świadczy o tym, że nam się... Że możesz powiedzieć prawdę po prostu. Że nam się bardzo dobrze pracuje i rzeczywiście jest bardzo dobrym szefem. Może tak, czasami nam brakuje może tego, żeby huknął po prostu. W takich sytuacjach, gdzie może to jest jakiś taki, taka jedna ten, ale potem jak się okazuje, gdzieś tam jak przechodzą emocje, to okazuje się, że może jakby, że może dobrze, że nie huczał, bo w związku z tym jakby to wszystko się dało jakoś wyjaśnić, załagodzić i popchnąć w dobrym kierunku, nie wywołując złych emocji. Na sam koniec, czego można życzyć na następny rok prezydentom? Przewijał się ten wątek, ale on niestety będzie się przewijał, bo jest coraz bardziej dokuczliwy, żeby tak po 20 latach, już ponad 20 latach samorządności było więcej wsparcia szeroko rozumianego ze strony parlamentu, rządu, mniej właśnie takiego czasami zaskakującego przeszkadzania. I to nawet nie jest przypisywanie komuś tam i robienie jakiejś polityki, tylko to są fakty, o których na Kongresie Regionów dyskutujemy. To jest zauważalne, że jakoś ten rozwój samorządności trochę
utkną, a są rzeczy banalnie proste czasami do poprawienia. No teraz testujemy choćby w takim aktualnym temacie strefy ekonomicznej, gdzie wydaje się, że pomysł przez nas zgłoszony jest dobrym pomysłem właśnie, żeby zaryzykować zaufanie dla samorządów, a my jesteśmy pewni, że jesteśmy w stanie to dobrze zrobić. Czyli więcej takiego zaufania i takiej przestrzeni do faktycznej samorządności, a nie do administrowania, to już żeśmy komentowali. Wydaje się, że to przełożyłoby się w piękny sposób na znowu poprawę jakości życia w Świdnicy. Waldek, przed przyjęciem zwolnienia z pracy, czego można Ci życzyć? Ale jeszcze w pracy, czy już po zwolnieniu? Jeszcze w pracy. W pracy chyba niczego, tak szczerze mówiąc. Bo chyba... Znaczy, oduczyliśmy, żeby żądał, że doba ma mieć więcej niż 24 godziny, tak. To już się pogodził z tą myślą, że się nie da. Nie ukrywam, że dla mnie strasznie ważna dla mnie jest odbudowa wieży retuszowej. To jest coś takiego, co chyba mi towarzyszyło od najmłodszych lat. Prywatnie to strasznie bym chciał, żeby mógł budżet domowy oraz czas pozwolił mi na wyjazd w końcu na takie dłuższe żagle gdzieś tam albo na tym jachcie klubowym Spirit Norberta albo w jakikolwiek innej konfiguracji na taki dłuższy rejs gdzieś tam po Atlantyku. I to jest chyba takie marzenie, ale na razie nie dościgłem. Zdaję sobie sprawę, że to się wiąże z urlopem. No właśnie dlatego ja mówię o tym pozwolnieniu, tak? To jest ta wersja. A więc tego serdecznie ja osobiście i myślę, że nasi widzowie panom życzymy. Szanowni Państwo, do Państwa oceny pozostawiamy, czy dzisiejsza kawa była gorzka, czy była przesłodzona. Kawa była gorzka, był też deser, a więc myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Naszymi gośćmi byli prezydenci miasta Świdnicy, miłośnik domowych deserów i mistrz domowych lodów, prezydent Wojciech Murdzek i jeszcze pracujący zastępca prezydenta Waldemar Skórski, amator, ale skądinąd wiem, jednocześnie mistrz domowej jajecznicy. Serdecznie panom dziękuję i zapraszam na następne spotkanie. Mam nadzieję, że będą one cykliczne. Nie za często, żebyśmy się wszyscy sobą nie znudzili. Żeby menu odświeżać. Tak, żebyśmy się wszyscy sobą nie znudzili, a więc już może w nowym roku. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo.